Zebrows. Nie wierzę, że cały czas to powtarzam. Nieważne. Dzisiaj dostałam od K coś, co... Znaczy to jest chyba... To jest kilka rzeczy, z których jak się domyślam, wszystkie są do jedzenia, także... Dobrze. Prawda jest taka, że nie będę dzisiaj opowiadać o paczce, ponieważ Kristin właśnie siedzi za drzwiami, żebym ja mogła coś opowiedzieć o sobie i o Fredriku. Nawiasem mówiąc, on właśnie kilka minut temu wszedł do tego domu. I mam nadzieję, że nie będzie zbyt zaniepokojony moją nieobecnością, ale ja naprawdę nie jestem w stanie... Po prostu nie czuję się na siłach teraz z nim rozmawiać. No to żałosna sytuacja i nie wiem, jak się nią wplątałam, ale... Dobrze, może Kristin ma rację i czasami warto dać upust własnym emocjom. Pan Fredrik jest bardzo miły i jest szarmancki, jest uroczy, jest troskliwy. I to jest właśnie mój największy problem. Może gdyby mnie mi na nim zależało, mniej bym się tym wszystkim przejmowała. On mówi do mnie w sposób, w jaki nikt nigdy do mnie nie mówił. Ja po prostu nie wiem, co na to odpowiedzieć. Każda rozmowa z Fredrikiem jest dla mnie przez to męką. I już kiedy widzę go z daleka, moje obie nogi zamieniają się w słupy lodu. I czasem myślę, że lepiej by było, jakby w ogóle nie podchodził. Pan Fredrik, od jak dawna pan tu jest? Wystarczająco długo. To, co mówiłam, ja tylko... Pana Dominik, będę z panią szczery. Przyszedłem tutaj, aby poważnie porozmawiać z panią o moich planach na przyszłość. Wysłuchałem jednak pani słów i zdałem sobie sprawę, że być może bardzo się pomyliłem. Proszę nie posłuchać. Skoro moja obecność jest pani tak nieprzyjemna i przysparza pani tyle bólu, to nie pozostaje mi nic innego, jak niezwłocznie wyjechać. Panie Fredrik, pan mnie źle zrozumiał. Zrozumiałem doskonale. Żegnam panią.